Słysz Biblię. Miłosierny ojciec. Ojciec miał dwóch synów. Pewnego dnia młodszy z nich poprosił, by ojciec oddał mu część majątku, która na niego przypadała. Chciał wyjechać. Ojciec nie krył zdziwienia. Przecież jeszcze nie umarł. Zwykle dziedzictwo dzielono po śmierci rodzica. Ale cóż miał czynić? Nie chciał zatrzymywać syna siłą. Czuł, że nie może zmuszać go do pozostania. Z ciężkim sercem zabrał się za składanie należnych mu dóbr. Było tego naprawdę dużo. I złota, i tkanin, narzędzi, i jedzenia. Na koniec dał mu także wielbłąda, aby mógł to wszystko przewozić. Kiedy młodzieniec widział powiększający się bagaż, oczy świeciły mu się jak dwie latarnie. W końcu będę mógł poczuć wolność i poużywać jej smaków, pomyślał. Ojciec, przywiązując dobra do wielbłąda, spoglądał na syna, bo liczył, że syn opowie mu, dokąd się wybiera. W chwilach oddechu od pakowania zapraszał go do wspólnego stołu. Do ostatniej chwili wierzył, że syn zrozumie, jak wiele zostawia i rozmyśli się. Szkoda, że do wielbłąda nie dam rady przytroczyć chlebowego pieca, westchnął ojciec, siląc się na żart. Wiedział, że chłopak przepada za świeżo wypieczonym chlebem. Jednak syn był tak przejęty swoją własnością, że nie zrozumiał, po co miałby brać chlebowy piec. Jestem bogaty, inni będą piekli chleb dla mnie, pomyślał. I nic już więcej nie odpowiedział, tylko wyruszył w upragnione, nieznane. Ojciec spoglądał na oddalającą się postać syna i serce mu się krajało. Otarł łzy, rozpalił palenisko i zdecydował, że zabiera się do pracy. Choć miał jeszcze starszego syna, czuł wielki brak. Tymczasem młodszy syn zaczął od zakupienia sobie nowej szaty. Przymierzał wiele strojów, ale żadny nie był wystarczająco piękny. W końcu kupiec wyciągnął niespotykaną szatę z dalekich krajów. Wyjątkowo drogą, która od razu spodobała się młodzieńcowi. Ta jest świetna, powiedział chłopak i bezceremonialnie zrzucił z siebie szatę, sandały i pierścień z ojcowskiego domu, a ubierając się w nowo zakupiony strój dodał: chcę sam tworzyć to, kim jestem. Ludzie przepadali za nim, bo lubił świętować i częstować innych. Tak, jak nauczył go ojciec. Tyle, że teraz mógł pozwolić sobie na naprawdę wymyślne smakołyki, które stawiał nowym towarzyszom, a oni zajadali się nimi, że hej. A potem zapraszali go do gier. Mógł w nich zyskać jeszcze więcej pieniędzy. Uwielbiał ten dreszcz emocji. Oczka na kościach wypadały na swoją modłę. Raz, pyk, 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 pyk. Wypadało dużo, więc wygrywał. I wtedy rozochocony stawiał jeszcze więcej, a drugim razem pyk, 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 pyk i przegrywał. Wtedy, chcąc się pocieszyć, fundował kolejkę drogich trunków, aby wznoszono toasty na jego cześć. Życie wydawało się takie ciekawe. Mógł sypiać wciąż w innych gospodach, jadać smakowite kąski. Czasem nad zastawionym wieczerzą stołem tylko z przekąsem przypominał sobie, jak to ojciec chciał mu dać piec chlebowy. Ach, cóż ojciec może wiedzieć o życiu? Nie ma pojęcia, jakie jest piękne. Jednak pewnego dnia, kiedy zanurzył rękę we worku ze złotem, monety zadzwoniły ciszej. Chwilę się zaniepokoił, ale już czekali na niego przyjaciele, którzy liczyli na świetną rozrywkę, więc nie mógł ich zawieść. W tym czasie ojciec każdego dnia o wschodzie słońca po wstawieniu chleba wychodził na drogę sprawdzić, czy syn nie wraca.
Bardzo za nim tęsknił i często zastanawiał się, czy niczego mu nie brakuje. Gdy nikogo nie dojrzał, wracał spokojnie czuwać przy piecu. Czy nigdy nie znudzi ci się to wychodzenie mu naprzeciw? Spytał pewnego ranka starszy syn, kiedy już jedli ciepły chleb przy wspólnym stole. Łagodne spojrzenie ojca wystarczyło mu za odpowiedź. W końcu młodszy syn roztrwonił wszystkie pieniądze i worek świecił pustkami. Chciał znaleźć zatrudnienie, jednak nie było to proste. Głód począł przeżerać mu żołądek, więc nie miał wyjścia i musiał zgodzić się na paskudną pracę przy pasaniu świń. Była to najgorsza praca, bo kto się jej podejmował, był uważany za nieczystego i nikt nie chciał z nim przebywać. Chciał się zapchać strąkami chleba świętojańskiego, którymi karmiono wieprze. Jednak także ich nikt nie chciał mu dać. Wtedy się zastanowił. Kiedy serce kłuje, myślę sobie o tym, co ja czuję. I moje kroki zwracam tam, gdzie mój dom mam. Nawet najemnicy u mojego ojca mają pod dostatkiem chleba. Ciepłego chleba mojego ojca. Kiedy serce kłuje, myślę sobie o tym, co ja czuję. I moje kroki zwracam tam, gdzie mój dom mam. Gdzie mój Pójdę do niego i powiem, że zgrzeszyłem, że odrzuciłem jego miłość, że kpiłem z pracy. Myślałem, że wszystko mi się należy, chociaż nie mogę się nazywać jego synem, to może przyjmie mnie jako sługę. Szedł przez całą noc, a z każdym krokiem serce waliło mu coraz mocniej. Tu-tu, 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 tu-tu. Bose stopy i obdarta suknia mówiły same za siebie. Nawet nie pamiętał już, komu oddał wielbłąda. Czuł lęk i wielkie upokorzenie. Tego poranka ojciec, jak co dzień, położył na piecu chleby do wypieczenia i wyszedł na drogę. Na horyzoncie zamajaczyła jakaś drobna postać. Ojciec wzruszył się głęboko, ponieważ zrozumiał, że to on, mój młodszy syn, mój młodszy syn. Wykrzykiwał i wybiegł mu naprzeciw. Kiedy go spotkał, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ramiona ojca były pełne ciepła i siły. Syn poczuł się bezpiecznie. Był w domu. Całą noc układał sobie w głowie scenariusze, jak będzie wyglądać ich spotkanie. A teraz wszystko go zaskoczyło. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie, wyznał z głębi serca. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług. Przynieście najpiękniejszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przygotujcie utuczone ciele. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Zrobiono tak, jak poprosił i wkrótce syn, odziany po królewsku, zasiadł do uczty. Ojciec pobłogosławił i połamał chleb, a potem rozdał każdemu po dużym kawałku. Syn jadł i z każdym kęsem odzyskiwał siły. A kiedy się najedli, śpiewali i tańczyli przez 7 dni. 7 dni, bo tak bardzo ojciec cieszył się z powrotu swojego syna. Kiedy serce kłuje, myślę sobie o tym, co ja czuję. I moje kroki zwracam tam, gdzie mój dom mam.
serce kuje, myślę sobie o tym, co ja czuję. I moje kroki zwracam tam, gdzie mój dom mam. To dopiero początek jest, ten chleb leczy mnie. To dopiero początek jest. Kiedy serce kuje, myślę sobie o tym, co ja czuję. I moje kroki zwracam tam, gdzie mój dom mam. Kiedy serce kuje, myślę sobie o tym, co ja czuję. I moje kroki zwracam tam, gdzie mój dom mam. To dopiero początek jest, ten chleb leczy mnie. To dopiero początek jest.